Cześć, zbliżają się święta, ale jeszcze wielu z Was przed świętami ma swój egzamin, więc my rozwiązujemy dla Was kolejne, żeby poszło łatwiej. I zaczynamy. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zabezpieczyć miejsce zdarzenia? Widzimy już tutaj, że miał miejsce jakiś wypadek, więc tak, mamy taki obowiązek. Czy ten znak poziomy wyznacza miejsce bezwzględnego zatrzymania się, nawet w sytuacji, gdy z żadnej ze stron nie nadjeżdża pojazd? Jest tu linia bezwzględnego zatrzymania się i tak dokładnie zawsze musimy się zatrzymać przed nią. Czy tabliczka umieszczona pod znakiem informacyjnym wskazuje, że po skręceniu w lewo na skrzyżowaniu będziesz nadal poruszać się drogą z pierwszeństwem? Dokładnie tak. Czy widoczny znak poziomy w kształcie trójkąta potwierdza ostrzeżenie o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? I to jest ten znak poziomy i tak on potwierdza to ostrzeżenie. Czy zawsze masz obowiązek zachować szczególną ostrożność, gdy przejeżdżasz obok autobusu szkolnego? Tak jest. Czy wolno Ci zaparkować pojazd w tej zatoce? No tutaj mamy przystanek autobusowy, więc nie, nie wolno. Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od omijanej przeszkody? Tak. Czy na najbliższym skrzyżowaniu wolno Ci oczekiwać na możliwość zawrócenia w obrębie pasa dzielącego jezdnię? Tak, ponieważ możemy ze skrajnego lewego pasa zawrócić. Czy w tej sytuacji należy rozpocząć hamowanie? I czekamy na sytuację. Widzimy tutaj piłkę, więc tak, powinniśmy rozpocząć hamowanie. Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu? Tak jest. Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić? Mamy tu zakaz skrętu w lewo, więc zawracać tam też nie wolno. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem szynowym skręcającym w prawo do zajezdni? Nie, pojazd szynowy w tym wypadku ma pierwszeństwo. Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy? No i teraz czekamy, co się wydarzy. Podnoszą się zapory, ale nie podniosły się do końca, więc nie, nie możemy. Czy jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Ok, tak przebiega droga z pierwszeństwem, więc my mamy pierwszeństwo. Czyli tak. Czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu? No nie. Czy w tej sytuacji natychmiast spróbujesz zatrzymać pojazd? Patrzymy, co to za sytuacja. A tu już widzimy, wbiega człowiek na ulicę, więc tak, powinniśmy zatrzymać. Czy w tej sytuacji, przyjeżdżając obok rowerzysty, musisz zachować szczególną ostrożność? No tak, tak jest. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? A gdzie ten pieszy? A dobra, tu są następne pasy. Tak, mamy obowiązek. Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Mamy tutaj skrzyżowanie równorzędne, więc nie, nie mamy pierwszeństwa. On ma pierwszeństwo. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? I widzieliśmy, tam była tabliczka z tym, jak przebiega pierwszeństwo. My byliśmy na drodze z pierwszeństwem, więc nie, nie mamy obowiązku. I specjalistyczne. W jakich godzinach na obszarze zabudowanym obowiązuje dopuszczalna prędkość 60 km na godzinę? A. Od 23 do 5 rano. B. Od 22 do 6 rano. C. Od 5 do 23. I jest to od 23 do 5 rano. Co należy zastosować do opatrzenia silnie krwawiących ran? A. Wyłącznie jałową gazę. B. Opatrunek uciskowy z gazy lub bandaża. C. Jodynę i genicjanę. Odpowiedź B. Opatrunek uciskowy z gazy lub bandaża. Która z tych wartości określających zawartość alkoholu w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza oznacza, że prowadzenie samochodu osobowego jest zabronione? A. 0,05 mg, B 0,1 mg, C 0,025 mg. I będzie to odpowiedź B 0,1 mg. W
W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ASR, czyli układ zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania? A. W sytuacji zjeżdżania ze wzniesienia. B. W sytuacji zjeżdżania ze wzniesienia drogą o dużym natężeniu ruchu. C. W sytuacji nagłego przyspieszenia na mokrej nawierzchni. I będzie to w sytuacji nagłego przyspieszenia na mokrej nawierzchni. Jak przewierzysz ładunek sypki w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? A. Niezasłonięty, umieszczony poniżej wysokości burt. B. Nie przekraczając prędkości 30 km na godzinę. C. Zasłonięty w szczelnej skrzyni ładunkowej. O, chodzi oczywiście o to, by był zasłonięty w skrzyni, czyli odpowiedź C. Co widzi kierujący w dobrze ustawionym lusterku zewnętrznym samochodu osobowego? A. Tylko obszar przestrzeni obok pojazdu. B. Tylko obszar przestrzeni za pojazdem. C. Fragment boku pojazdu i odpowiedni do strony pojazdu obszar przestrzeni za nim. I prawidłowa odpowiedź to oczywiście odpowiedź C. Jak powinieneś postąpić, aby rozpędzić samochód osobowy na płaskim odcinku drogi? A. Wykorzystać maksymalnie obroty silnika na każdym biegu. B. Przyspieszyć do takiej prędkości na niższym biegu, by po włączeniu następnego biegu pojazd nie szarpał i nie dusił się. C. W każdym przypadku zwiększyć biegi o 2. I prawidłowo będzie przyspieszyć na niższym biegu, by po włączeniu biegu pojazd nie szarpał i nie dusił się. By po włączeniu oczywiście następnego biegu. Czyli odpowiedź B. Czy masz prawo przewozić niemowlaka na kolanach osoby dorosłej? A. Nie. B. Tak, ale tylko na tylnym siedzeniu. C. Tak, ale pod warunkiem, że osoba ta korzysta z pasów bezpieczeństwa. No nie, nie wolno nam. Odpowiedź A. Czy prowadząc pojazd silnikowy z przyczepą w strefie zamieszkania masz prawo jechać z prędkością 30 km na godzinę? A. Tak, ale tylko po zmroku. B. Tak. C. Nie. No nie, nie wolno nam. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym na drodze za tym znakiem zakazu? Tu mamy ograniczenie do 80 km na godzinę. A. 80 km na godzinę przez całą dobę. B. 60 km na godzinę w godzinach od 23 do 5 rano. C. 50 km na godzinę przez całą dobę. I jest to 80 km przez całą dobę. Odpowiedź A. Czy podczas jazdy w takich warunkach drogowych powinieneś korzystać z pasów bezpieczeństwa? Czyli mamy tutaj ewidentnie korek. A. Nie, gdy poruszam się z niewielką prędkością. B. Tak, w każdym przypadku. C. Tak, ale tylko w przypadku jazdy z prędkością większą niż 50 km na godzinę. No nie, w każdym przypadku, czyli odpowiedź B. Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący ABS stosowany w pojazdach? A. Ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania. W każdych warunkach skraca drogę hamowania. Zapobiega zerwaniu przyczepności kół napędowych podczas rozpędzania pojazdu. I odpowiedź prawidłowa to odpowiedź A, czyli ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania. I tym oto sposobem rozwiązaliśmy cały egzamin. Uzyskaliśmy maksymalną liczbę punktów, czyli wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Dziękujemy jak zwykle za wysłuchanie. Zapraszamy na kolejne filmy i do naszego serwisu ltesty.pl oraz do naszych aplikacji mobilnych. Pozdrawiamy.